A z nami Krzysztof Sulima, zawodnik WKS Śląsk Wrocław. Krzysztof, dzisiejszy mecz w waszym wykonaniu to zupełnie inne widowisko niż wczoraj. Co takiego stało się w ciągu tych 24 godzin, że odmieniliście swoją grę o 180 stopni? Dzisiaj po prostu trafialiśmy spod kosza, tak jak wczoraj mówiłem. No, wczoraj przegraliśmy tym, że dużo rzutów było niecelnych spod kosza i źle rozegraliśmy końcówkę. Tak dzisiaj już od samego początku graliśmy konsekwentnie i do końca i po prostu trafialiśmy. I to był klucz do sukcesu. No właśnie, dzisiaj radziliście sobie skutecznie na dystansie, ale także pod koszem. Rozbijaliście także w sposób no, rewelacyjny, dobrze spisującą się wczoraj obronę akademików. Czy długo rozmawialiście na temat wczorajszego meczu, czy po prostu o nim zapomnieliście? Nie, wyciągnęliśmy wnioski, obejrzeliśmy mecz, wyciągnęliśmy wnioski po prostu z wczorajszego meczu i zagraliśmy tak, jak powinniśmy zagrać. Po wczorajszym meczu w waszej szatni było podobno dość gorąco. Czy myślisz, że powrót będzie troszkę przyjemniejszy? Nie, nie było gorąco, normalnie było. Powiedz mi jeszcze jedno, czy czujecie się usatysfakcjonowani, że no co prawda tylko jedno zwycięstwo, ale gracie dalej w Intermarsze Basket Cup Pucharze Polski? Nie, nie czujemy się. Przyjechaliśmy tutaj dwa razy wygrać, no niestety nie udało się w lidze wygrać. Dobrze, że chociaż drugiego dnia wygraliśmy i tym się trzeba cieszyć. Dziękujemy serdecznie. Naszym rozmówcą był Krzysztof Sulima, zawodnik WKS Śląsk Wrocław.